Larif Blue Line jest to zapach, który kupiłem na promocji w Carrefourze za 17,50. 90 ml. Według niektórych ten zapach jest przykry. Przynajmniej tak jeden użytkownik napisał na fragrantice. Według innych jest bardzo udaną kopią Lacoste Cool Play. Jest to prawda syntetyczne, możecie sobie przeczytać. Taka jest opinia, oczywiście, zaraz sprawdzę. No właśnie, ma przypominać Lacoste Cool Play, ale też kilka innych zapachów podobno przypomina, typu Lacoste Blue, Light Blue Dolce & Gabbana, Adidasa niby, Ice Dive. A tam już na fragrantice możecie sobie sprawdzić, co jeszcze przypomina. Jest to zapach aromatyczny, drzewny, świeży, korzenny, cytrusowy. W składzie ma takie nuty jak mandarynka, liść brzozy i bergamotka. To są nuty głowy. Nuty serca to jest jałowiec, liść fiołka, wytyweria, cedr, pieprz i drzewo sandałowe. A nuty bazy to piżmo, patchouli, wanilia i bursztyn. Czyli brzmi, że będzie całkiem spoko na lato, ale z nutką ciepłych elementów. Zaraz sprawdzimy. Cały czas dążę do tego, żeby sobie znaleźć jakiś w miarę tani zapach, no bo te po 100 zł już testowałem. Żeby się ciągle psikać. Zobaczymy, jak to wygląda. Buteleczka standardowa. Jak za tą cenę, to nie można narzekać. Dobra, przetestujemy. A to mi zero ładnie psika. Tworzy taką chmurę, bo niektóre są wkurzające i psikają punktowo. Pierwsze wrażenia są takie, że czuć coś słodkiego, rześkiego, lekko drzewnego. Co do innych nut, to zaraz Wam powiem, tylko wrócimy po przerwie, jakby muszę sprawdzić, jak się rozwijają. Na pewno czuć w nim fiołek, liść fiołka, tak jak w niektórych zapachach Davida Beckhama. Zresztą we prawie wszystkich zapachach około, co nawet kosztują 300 zł czy 400, stosują syntetyczne zamienniki prawdziwych wyciągów z roślin czy tam z kwiatów. Więc liść fiołka jest wyczuwalny. Mandarynka troszeczkę. Bardziej bym powiedział, że coś drzewnego. Nie jestem w stanie powiedzieć, co dokładnie. Raczej nie drzewo sandałowe. Jakiś inny rodzaj drzewa. Albo może to mieszanina po prostu drzewa sandałowego z cedrem i ewentualnie liściem brzozy i wanilią. W ten sposób to pachnie. Taka mieszanina, która jest rześka, ale też jest słodka. To by było w sumie na tyle z tej recenzji. Jak będziecie mieli pytania, to pytajcie, powiem Wam. Nie jest zły, jak za 17,50, to można się wypsikać, nie wiem, cały czas i nie żałować. Dzięki za uwagę.